ten apel. A, to twój. Tylko nie krzyczaj tylko z dołu, z góry. A, to twój. To mój. On święci z mielem. Zaraz się psy to nas. Patrz. Widzisz, to mój. Tatuś, baw, to są to moje. No. Tatuś, jest tam pusy. Dzień dobry. A kto był pierwszy na mecie? Ja. Brusiu był pierwszy, Edziu był drugi. No Edziu, ale ty wcześniej wygrywałeś z Brusiem tak samo, prawda? Jak robiliśmy tam wyścigi. Nie odpadaj. Jeszcze raz. I ja. Dobra. Do startu. Przygotowani. Start. No to ja zaraz będę oglądać. Dobra, później obejrzymy razem, okej? Dobra. Witam was wszystkich we wtorek, w ten wolny wtorek. My się właśnie gdzie zbieramy? Na basen! Tak, idziemy na basen. Później idziemy obiadek, później do moich rodziców. Co? Mój mąż jak zwykle się ze mnie śmieje. Chodźcie. Jest bardzo miły, jak zwykle. Cieszysz się? Radarek, chodź. Ale jestem mokry. Jesteś mokry? Tak. Fest, co? Co ty masz? Fu, chodźcie. Łuka macie? Ma. Patrz, Łuka z tatą. A to tata, a ty mama. Dobra. Wróciliśmy, zjedliśmy obiad. No dobra, chłopcy zjedli, bo ja wciąż piję soki. To jest drugi dzień i powiem wam, że jest łatwiej niż wczoraj. Zdecydowanie łatwiej. Ale mniejsza z tym. Chciałam się zapytać, czy wy też toczycie takie bitwy, wojny ze swoimi dziećmi? Przed chwilą, przez pół godziny Edek się darł. Nie płakał. Tam, wiecie, nie było nawet pół łzy. Darł się, bo, uwaga, bo do mnie tata i Brusio cały czas mówią i Brusiek się na mnie patrzy.
Więc prosiliśmy go, żeby się uspokoił, wysłaliśmy go do pokoju i siedział tam pół godziny. Jak nie lepiej, Mateusz wcześniej poszedł do niego Mateusz, z nim tam siedział, on się dalej darł. Prosiliśmy, żeby się uspokoił, on się dalej darł. I generalnie stanęło na tym, że... Mówię to tak z takim w ogóle uśmiechem, ale... Już rozumiem moją mamę, bo jestem... Generalnie ja jestem tym bardziej złym policjantem w domu. Wiecie, zawsze jeden rodzic jest ten dobry, drugi jest ten zły. Zazwyczaj ja jestem tym złym. Ale mój Mateusz nie odpuścił. Powiem wam, ja już chodziłam tam do niego, bo się darł mama. Mateusz zabronił mi tam chodzić, bo no wiecie, to jest takie, to nie jest mały dzidziuś. To nie jest półroczne, nawet roczne dziecko. To jest już trzylatek i on doskonale wie, co robi. A mi czasami jest to jeszcze trudno ogarnąć, że on już ma 3 lata. Wiecie, on jest dla mnie takim półtorarocznym dzidziusiem. No i stanęło na tym, że jadę zaraz po Fifcia. Jadę tylko z Brunkiem, bo Edek ma karę. I zostaje z Mateuszem w domu. Trochę kiepsko. W ogóle muszę włosy umyć po basenie. No, także dajcie znać, czy wasze dzieci też takie demonstrują swoją siłę. Bo Edek jest naprawdę... Jest rozpuszczony, ja nie ukrywam tego. Jest rozpuszczony przez nas, przez braci. Bo bracia mu non-stop odpuszczają, bo też chyba mają w głowie to, że jest taki malutki. I zazwyczaj, kiedy już długo się drze, to Brunek mu odda wszystko. Filip tak samo. Brunek najbardziej. Ja tak samo. Zobaczymy. Tu nie ma przystanku, to po prostu przyjedzie autobus gdzieś tam. I tu przyjdzie Filip? No, my po niego wyjdziemy. Cieszysz się, co? A ja to co? No, idziemy do auta. No nacisnąłeś już piątkę? O, dobra. I obiad. Filip, przyjedzie. O. Odejdź. No właśnie. Cześć! Ojej, zatrzymajcie mnie. Powiem wam tylko tyle, że... Jezus, ja... Po prostu takie słabe światło, to jest po prostu jakiś Photoshop się tutaj... dzieje. Powiem wam tylko tyle, że po pierwsze prawie każdy wieczór spędzam tu, na hamaczku. Niestety wciąż nie mogę wam pokazać balkonu, ale jeszcze trochę. O kurde, chyba tą hennę to sobie jakoś słowo zrobiłam, bo już mi tutaj schodzi. To nic. Po drugie, pamiętajcie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy wasze dzieci też są takie dziadowate. Edek jest rozpuszczony do granic możliwości. Jest rozpuszczony przeze mnie, przez mojego męża, przez swoich braci. To nawet głównie przez swoich braci. Więc tak, ja się teraz chilluję z książeczką. Efekty specjalne idą jak burza. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. W sensie vlogu. I pamiętajcie koniecznie, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami. Dobranoc. Albo cześć. Dla mnie dobranoc, chyba cześć.